Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Marcin z Pasieki Marcyś. Dzisiaj chciałbym poruszyć dosyć ważny temat, a mianowicie jak założyć pasiekę. Jak się do tego zabrać? Wielu ludzi gdzieś tam zadaje pytania. Są to jedne z częstszych pytań kierowane do mnie, jak również na wielu grupach oraz forach pszczelarskich. Dlatego postanowiłem nagrać taki film, który. Przeprowadzi Was krok po kroku, na co warto zwrócić uwagę. Oczywiście nie będę tutaj jakoś szczególnie rozwijał y, pewnych aspektów. Tutaj zachęcam do swoich y, poprzednich filmów. Myślę, że zwłaszcza początkujący pszczelarz coś może zawsze znaleźć dla siebie. Bardziej zaawansowani pszczelarze, no niestety, będą musieli szukać w, w innych źródłach. Natomiast ten kanał powstaje głównie dla Was, dla początkujących pszczelarzy. Więc. Y, w pierwszym etapie musimy podjąć decyzję, że zakładamy pasiekę, więc myślę, że tutaj nie trzeba jakoś szczególnie rozwijać, i w etapie, tak naprawdę drugim, musimy wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję. Yy, więc tak naprawdę w takich dwóch prostych krokach możemy założyć pasiekę. Oczywiście tylko z pozorów wydaje się to takie proste, więc yy, zacznijmy od samego początku. Pierwszym aspektem jest oczywiście nasz stan zdrowia. Musimy tutaj przede wszystkim sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na jad pszczół. Nie jestem lekarzem, więc tutaj odsyłam do specjalistów, czyli na przykład do alergologa, który z pewnością pomoże nam w tej materii ustalić, czy jesteśmy uczuleni na jad pszczeli, czy nie. Oczywiście nie jest to jakby taka bariera nie do pokonania, natomiast na początku należy zadbać o to, aby. Praca z pszczołami nie stanowiła dla nas bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, dlatego jest to taki pierwszy etap, w ogóle zanim zaczniemy tak naprawdę o tych pszczołach się uczyć, zanim zaczniemy w nie inwestować swój czas oraz pieniądze. Kolejnym etapem jest ogólny, oczywiście, stan zdrowia. Jakby nie patrzeć, pszczelarstwo jest zajęciem, które wymaga od nas również jakiejś tam sprawności fizycznej, mimo że bym powiedział, że głównie używamy tutaj naszej wiedzy, naszego doświadczenia. W prowadzeniu pasieki, niemniej jednak ważne jest, aby być dosyć zdrowym człowiekiem, mieć przede wszystkim zdrowy kręgosłup. Jeżeli mamy to już za sobą i powiedzmy, te takie pierwsze wstępne warunki są spełnione, musimy zacząć, czy musimy? Ja przynajmniej zalecam na początku zapoznać się z jakąś niezbędną literaturą pszczelarską. Yy, więc. Tutaj nie chcę szczególnie niczego polecać. Jest wiele dobrych książek tak naprawdę na początek. Jako te nasze pierwsze książki każda będzie dobra. Mogą to być różnego rodzaju poradniki pszczelarskie, oczywiście na początku nie korzystamy z książek typu na przykład genetyka pszczół miodnych czy biochemia pszczół miodnych lub ewentualnie jakieś specjalistyczne książki z zakresu chorób pszczół. Ponieważ y, będą to książki drugiego wyboru, na początku tutaj zalecam zapoznanie się z książkami, które są po prostu takimi typowymi poradnikami, gdzie wszystko krok po kroku będzie opisane, jak do tego podejść. Będzie to niczym taka instrukcja y, obsługi y, takiej amatorskiej pasieki. Mogę Wam pokazać, akurat mam kilka książek, y, więc może Wam pokażę. No takie przykładowe oczywiście pozycje nie są to jakieś rekomendacje. Każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie i nie ma problemu z skupieniem książki się na początku. Więc tutaj mam przykładowe pozycje literaturowe wielka encyklopedia pszczelarstwa, atlas chorób pszczół to akurat myślę, że na no każdemu pszczelarzowi się przyda, natomiast ta książka może. Drugiego rzutu, tak to nazwijmy. Hodowla pszczół, również fajna książka. Już akurat ja mam tutaj stare wydanie. Natomiast y, też jest trochę na temat genetyki pszczół, na temat hodowli matek, na temat oczywiście budowy pszczół oraz różnych y, tutaj układów w ciele pszczół. Pożytki pszczele, też fajna książka, można się zapoznać, ponieważ jest to dosyć ważne. Y, Miodolecznictwo, to może tutaj bardziej przy sprzedaży miodu, aby móc coś tam doradzić, polubić pszczoły. Taki typowy poradnik, więc to można przedbyć książka na początek. Pszczelarstwo moje hobby, również bardzo cienka książeczka. Na początek myślę, że będzie sam raz. Jak ktoś jeszcze no nie ma tutaj jakiegoś większego pojęcia na temat pszczół, hodowla pszczół oczywiście również myślę, że fajna pozycja i książka, na przykład zimowanie pszczół. Yy, więc tutaj no, wiele osób ma problemy z zimowaniem pszczół, dlatego myślę, że taka książka jak najbardziej się przyda nie tylko pszczelarzom, którzy dopiero zakładają pasieki. Natomiast może tak, te pier tutaj jak widzimy te trzy książki, ja bym przeczytał na początku tą książkę, to już później jak się pojawi jakiś tam miód i tak może bardziej, aby poszerzyć wiedzę, pożytki pszczele to również jako taka ciekawostka. Hodowla pszczół, atlas chorób pszczół, już może nieco później, a ta książka jest całkiem spokojna i akurat fajnie się czytało. Y, tą Wielką Encyklopedię oraz y, Polubić Pszczoły. Też dosyć fajna pozycja. Więc to takie przykłady. Y, powiem Wam, że tak naprawdę cokolwiek nie weźmiecie na początku do czytania, wszystko będzie dla Was nowe. Będziecie musieli załóżmy, to przeczytać dwukrotnie, trzykrotnie. Jeżeli już czytamy że 30 książkę na temat pszczelarstwa, tak naprawdę ja ją czytam czasami dla jakiegoś jednego zdania, czy na zasadzie innego po prostu spojrzenia na pszczelarstwo. Więc to już ma trochę inny charakter. Ja w tej chwili już trochę się edukuję z innych materiałów. Natomiast tutaj, akurat w dzisiejszym materiale, mówimy, jak założyć pasiekę, od czego to wszystko zacząć, więc stąd też takie moje. Propozycje. Więc literaturę mamy już za sobą. Oczywiście to były jakieś tam przykładowe pozycje. Każdy znajdzie na pewno w księgarniach lub w internecie coś dla siebie. Przejdźmy do kolejnego etapu, jakim jest nasza praktyka pszczelarska. Tutaj tak naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Znajdujemy sobie osobę, która będzie chciała nam pokazać pierwsze elementy gdzieś tam pszczelarstwa. Każdy, jak wykonać przegląd. Też my oczywiście sprawdzimy, czy te pszczoły rzeczywiście to jest coś dla nas, czy nam odpowiada taki rodzaj pracy. I warto mieć taką osobę przede wszystkim po to, aby mieć do kogo się zwrócić w razie jakiegoś problemu. Ponieważ oczywiście książki książkami, natomiast jest to pewna jakaś tam wiedza nieugruntowana doświadczeniem i warto w razie jakiegoś problemu. Mieć po prostu do kogo wykonać telefon. Jest to oczywiście bardzo ważne, bardzo istotne. Też to, na jakiego człowieka trafimy, będzie predysponowało nasz dalszy rozwój, kierunek, w jaki będzie podążała pasieka, ponieważ każda z osób ma inne spojrzenie na pszczelarstwo. Kolejnym etapem będzie zakup y, jakichś odkładów, ewentualnie rodzin. I tutaj oczywiście, jeżeli mamy już tego swego mentora, myślę, że on sam nam sprzeda jakieś tam rodziny albo ewentualnie nam pomoże przy wyborze rodzin. I tutaj jest bardzo ważna kwestia. Często ludzie, i tam oczywiście się kieruje względami ekonomicznymi, przy zakupie pszczół, przyszukują internet, kierują się głównie ceną. Natomiast to jest dobre, jeżeli kupujemy na przykład książki, tak? To wtedy, jeżeli mamy taką samą książkę, to nie ma sensu oczywiście za nią przepłacać, tylko można ją kupić taniej. O tyle przy zakupie pszczół niestety, ale to ma już znaczenie, bo może się okazać, że kupujemy rodzinę lub odkład z jakimiś tam problemami i często to stanowi problem nawet dla doświadczonych pszczelarza, co dopiero dla osoby, która z pszczołami ma jakiś tam pierwszy kontakt. Więc słuchajcie, no tutaj ja bym się nie porywał, tylko tak jak przy zakupie na przykład samochodu, najlepiej wziąć ze sobą jakąś bardziej doświadczoną osobę, która też z boku spojrzy na to z chłodną głową, jeżeli załóżmy osoba, u której gdzieś tam się uczycie, która Wam pomaga w przelarstwie, nie jest w stanie Wam sprzedać y, jakiegoś ula, bo na przykład zdecydowaliście się na y, na przykład w ogóle jakiś inny typ ula, jakąś inną ramkę, to poproś taką osobę po prostu, aby Wam pomogła, aby Wam doradziła. Też jest taka zasada, że skąpy dwa razy traci, więc tutaj też bym się nie kierował najtańszymi ofertami, y, ponieważ no ja akurat tutaj dobrze trafiłem na początku, te swoje pierwsze dwa odkłady, które zakupiłem ileś lat temu, z których urosła ta cała moja pasieka w tej chwili, posiadałem z dobrego źródła. Tutaj mój mentor bardzo dobrze mi doradził, więc pozdrawiam Ciebie, Adam. Fajnie mi doradził. Z dobrego źródła dostałem te odkłady i to fajnie się rozwijało bardzo dynamicznie. Natomiast rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy. No gdzieś tam na początku się sparzyli, którzy byli niezadowoleni z tych odkładów, tak naprawdę rok w plecy, więc to jest naprawdę bardzo istotne, aby na początku po prostu trafić na dobrych ludzi, którzy doradzą, którzy pomogą, którzy też nie wcisną nam jakiegoś bubla, a niestety no, tutaj bez takiego doświadczenia jest to dosyć trudne. Jeżeli mamy już te pierwsze rodziny, Oczywiście też równolegle lub nawet wcześniej ważne jest wybranie odpowiedniego pasieczyska. Staramy się postawić pszczoły w miejscu, gdzie to na jest dosyć niskie. Nie ma sensu stawiać tam, gdzie już teren jest przepszczelony, gdzie, tego, gdzie tej bazy pożytkowej jest po prostu mało. Więc staramy się stawiać to w miejscach, gdzie tych pszczół jest niewiele, gdzie są bogate pożytki, gdzie pszczoły mają od wiosny aż po jesień stały dopływ pyłku. Będzie to wpływało na zdrowie naszych pszczół, i tak naprawdę wtedy rzeczywiście to pszczelarstwo jest proste. Ono jest łatwe, jeżeli ta pszczoła jest w stanie sama zebrać dla siebie odpowiednią ilość pokarmu. Nie musimy jej jakoś specjalnie stymulować, pobudzać, karmić różnymi substytutami. To będzie najprostsze. Oczywiście później wraz z czasem możemy oczywiście pewne rzeczy udoskonalać. Natomiast na początku. Im mniej będziemy kombinować, i mniej będziemy własnych innowacji wprowadzać, tym lepiej, bo możemy zrobić więcej y, krzywdy, niż to po prostu jest warte. To się przekłada w ogóle na cały wynik ekonomiczny: czy będziecie mieli z czego kupować kolejne ule, jakiś sprzęt pszczelarski, który nie jest tani. Jeżeli te pszczoły będą zdrowe, jeżeli nie będą sprawiały Wam problemów, ta pasieka będzie się rozwijała. W innym wypadku będzie się po prostu zwijała. Więc jest to bardzo istotne, bardzo ważne. Kolejny aspekt po wybraniu takiego pasieczyska jest to oczywiście wybranie odpowiedniego typu ula, ale to myślę, że doradzi Wam już osoba, z którą będziecie dziś tam współpracować. Wybieramy odpowiedni typ ula i też tutaj wybieramy typ w zależności od tego, jaką mamy wizję na tą pasiekę. Czy to będzie to pasieka wędrone, czy pasieka stacjonarna. Inne wtedy wchodzą w grę materiały, inne, na przykład często też linie pszczół, inne rasy. Więc tutaj jest naprawdę bardzo szerokie spektrum, w ogóle rozmowa na wiele godzin, dlatego tutaj nie będę już tego tematu specjalnie pośrodku rozwijał i tutaj akurat zajmował Waszego czasu. Kolejna sprawa. Podstawowy sprzęt pszczelarski. Więc tak, dłuto to jest akurat typu amerykańskiego, ja takim pracuję na co dzień. Zmiotka to akurat ma włosie sztuczne, ja używam przeważnie włosie naturalnego. Kapelusz pszczelarski, oczywiście, no tutaj prosta sprawa, chroni przed urządleniami w twarz. Bluza pszczelarska, jest też jakieś tam zabezpieczenie. Rękawice to kto jak uważa, jak to woli. Ja na początku pracowałem bez rękawic, później, jak tej roboty było coraz więcej i też urządzenia były coraz bardziej liczne, zainwestowałem po prostu w rękawice. Więc tutaj na początku dobrze się z tym oswoić z ewentualnie z tym bólem urządzeń natomiast później jak ktoś ma tego dużo to czasami jak się pracuje szybko to się przydaje co jeszcze pokażę wam w innym pomieszczeniu no tutaj akurat to są ramki, tak więc nie ma nic jakiegoś niezwykłego ramki całe tam są połówki oczywiście więc trochę tego jest co tu jeszcze jesteśmy w innym pomieszczeniu Więc to jest taki podstawowy na początek sprzęt. Natomiast jeszcze to wam będzie potrzebne. Jest to oczywiście podkurzacz do tego, aby gdzieś tam zganiać pszczoły. Oczywiście mamy jakieś tam podkermiaczki, ale to również już na dalszym etapie. Jakieś oczywiście poławiacze pyłku, takie inne różne sprzęty, więc... Ogólnie tego jest masa, y, topiarki do wosku, y, oczywiście jakiegoś rodzaju miodarki, więc tak naprawdę masę sprzętu, który jest bardzo drogi. Nie bez powodu pokazuję Wam tutaj słoik miodu jako symbol tak naprawdę takiego, takiej słodkiej nagrody, jaką dają nam pszczoły za to, że się nimi opiekujemy. Dlatego dbajmy o pszczoły, a jeżeli ktoś dotrwał do końca, nie przeraziło go to wszystko... To zapraszam do tej wspaniałej przygody. Zapraszam do naszej społeczności, jaką są pszczelarze. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.